Cześć, dzień dobry. Hello, buongiorno, jono podkiwano, bonjour. Andrzej Stebelski, Słupsk, Centrum Handlowe Manhattan, pierwsze piętro, box 99 i 100. Witam Was i zapraszam do następnej porcji muzyki, która leży przede mną. Na oczywiście płytach winylowych. Nie na kompaktowych, na winylowych. Okej, okay, od czego zaczynamy? Od małego, od chłopca, small town boy, chłopiec z małego miasta, czyli Bronski Beat i ich album The Age of Consent. Proszę bardzo, to już jest na stronie www.popmaster.pl. Od dzisiaj w sklepie Popmaster Record Show w Słupsku, jak wspominałem, na Wileńskiej. Nie, Wileńskiej nie wspominałem. Teraz mówię, Wileńska 39, Centrum Handlowe Manhattan. Okej, okay, no to teraz pora na odlot. No lecimy. Gdzie? Na Wenus, Boniem. Night Flight to Venus. Proszę bardzo, Boniem. Gayford okładeczka. Jak to wygląda? Po Boniem mamy trochę żara. Na żywo. Koncert 89 rok z Docklands w Londynie, czyli z Doków jakiś tam. Bardzo fajny koncercik, może nie tak udany jak Pamiątka z Chin i jak China koncert. Podwójny albumik, tu mamy do czynienia z pojedynczym albumem, dobrym albumem. Po Jean-Michel Jarre mamy jeszcze John and Vangelis, Private Collection. Private Collection, a to między innymi Italian Song, And When the Night Comes, Deborah Polonaise, He is Sailing Horizon. Okej. Okay. Po tym mamy płytę, która naprawdę bardzo rzadko bywa w naszym sklepie. Płyta zespołu London Beat, In the Blood. In the Blood i London Beat, a tu między innymi ich największy przebój, I've Been Talking About You. Okidoki, I've Been Talking About You. Teraz pora na Ennio Morricone. Ennio Morricone i pewnego razu na zachodzie Spiel mir das Lied von Tod. Nie wiem, co to po niemiecku znaczy. Powinno znaczyć dokładnie to, co mówiłem, że Once Upon a Time in the West. Jeszcze raz muzyka z filmu, tym razem muzyka z filmu Footloose. Ostatnio zabrakło, ktoś zamówił, ale niestety nie było na stanie. Sorry, przepraszam. Ale teraz mamy na stanie, także jak coś, jeśli pan do tej pory nie kupił tej płytki, no to zapraszam, bo akurat mamy w tym momencie w posiadaniu Footloose. A tu między innymi właśnie tytułowy utwór w wykonaniu Kenny Logginsa. Mike Renault, Elmo's Paradise, Love Them from Footloose. Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Chociażby jeszcze kto, The Girl Gets Around, Sammy Haggard. Okej, okay. Teraz fantastyczna muzyka do podkładu ścieżki i do filmu dla kogoś, kto ma urodziny. Happy Birthday, Altered Images. Altered Images i Happy Birthday. Intro na pierwszej stronie się zaczyna, na drugiej stronie zaczyna się druga strona od właśnie tego utworu już w pełnej wersji. Bardzo fajny kawałeczek, uwielbiam. To teraz dzień otwartych rąk. Proszę bardzo. Tak to wygląda? Jedna dłoń tylko widzę, a druga sztuczna jakaś. Susan Vega. Susan Vega, Book of Dreams, Diet of Sleeping. Takie kawałeczki, takie single wyszły z tego albumu. No i właśnie Susan Vega dostępna w sklepie. Oprócz tej płyty jeszcze Susan Vega dostępna jest pierwsza płyta, Luca. Piosenką Luca, oprócz tego jeszcze Tom's Dinner. Takie dwa przeboje z tej pochodziły płyty. Co chodzi o przeboje, to przede mną leży grupa Baccarat i album The Hits of Baccarat. Proszę bardzo. The Hits of Baccarat. Największe przeboje to między innymi Sorry I'm a Lady, Yes Sir I Can Boogie, Granada. Jeszcze raz właśnie, nie sprawdziłem tego, czy to są największe przeboje, czy nie, ale wydaje mi się, że to są największe przeboje. Ale to trzeba sprawdzić. Azzurro. Azzurro, Adriano Celentano. Podwójny albumik, Gayford okładka. Tu gościu udaje, że potrafi grać bilarda. Może potrafi, ktoś to wie. Okej. Okay. Teraz zespół nazywa się M. To jest jego logo, M. To jest kolega Albert, który gra w zespole, bez skarpetek chodzi. No może nie. Okej, okay, dobrze. Damy sobie spokój. Ich największy przebój to jest pop music. Pop music i od tego zaczyna się ta płyta. Bardzo fajny kawałeczek. W Polsce chyba nigdy nie słyszałem. No oprócz tego, że sobie puściłem na gramofonie, ale tak w radiu to nie przypominam sobie, nie kojarzę sobie, żeby to leciało. Wang Chang i
Don't Let Go i Dance Hall Days. Wan Chang, Dance Hall Days to ich największy przebój, najbardziej znany w trójce, programie trzecim Polskiego Radia, był na listach przebojów bardzo wysoko notowany. Okej, okay, a teraz coś po francusku, Milord. To nie ja, Milord, to tak tytuł brzmi jednej z piosenek. La Vienne Rose czy Lea Cordonis. Edith Piaf i jej największe przeboje po francusku, nie po angielsku, jakby ktoś chciał wiedzieć. Wszystko po francusku. To już wszystko dostępne jest z popmaster.pl na stronie internetowej i w sklepie Popmaster Record Shop. Tak samo dotyczy tej płyty. Zdaje się, że to pierwszy album był pani Laury Branigan i Hold Me. Hold Me, Hold Me i Laura Branigan. 85 rok. Teraz mamy kogoś, kto przyjął pseudonim po postaci z filmu Casablanca. Victor Laszlo. Victor Laszlo i album She. I tutaj piękny kawałeczek, piękny Sweet, Soft and Lazy. Taki smooth jazzowy kawałeczek. Bardzo fajna sprawa. Teraz mamy Dona Johnsona i Heartbeat. Niedawno był Don Johnson z Heartbeat. Teraz mamy trzy razy do Dona Johnsona. Heartbeat. Nie rozkładana kładeczka, tylko normalna. Heartbeat z rozkładaną okładeczką, gatefold, czyli tak zwany. I Let It Roll. Let It Roll. Paul McCartney, Wings śpiewali taką pioseneczkę, Let It Roll. Może to jest akurat, sprawdzę, czy to nie jest McCartneya. Tell Your Life, Let It Roll. Nie. Don Johnson i Keith Diamond. Okej. Okay. Także po prostu zbieżność tytułu. Te same tytuły, całkiem inne piosenki. Taki konkurs można zrobić właśnie. No, ale tak może kiedyś przy okazji. Okej, okay, ABC. ABC, Abracadabra. Abracadabra, ABC. A jaki jest niemiecki zespół? Śpiewał Eber, Deber, Kedeber. A już zapomniałem. Dobrze, nieważne. Tu mamy do czynienia z ABC i chyba z ostatnim albumem ich z lat 93 chyba rok. 91 rok. Okej, okay. I coś po włosku. Nazwisko, imię takie włoskie, ale kawałki są raczej po angielsku niż po włosku. No, tytuły przynajmniej. Okej. Okay. Gino Vanelli. Gino Vanelli. Big Dreams Never Sleep. Wielkie marzenia nigdy nie śpią. Okej. Okay. O, tu mamy znowuż muzykę filmową. Niedawno była, się sprzedała i znowu wróciła. Niestety, dzisiaj połamałem okładkę. Zgniotłem tą okładeczkę. Była w idealnym stanie, ale ja niestety zniszczyłem ją. Okej. Okay. Flashdance. Flashdance i Irene Cara śpiewa pierwszą pioseneczkę, ostatnią na pierwszej stronie Joe Esposito, Lady, Lady, Lady. Ostatnia piosenka na drugiej stronie Michael Sombello i Maniac. Okej. Okay. I na koniec album, pierwszy album zdaje się, Kim White, 83. Catch as Catch. Catch as Catch Can. Proszę bardzo. A zobaczymy, bo tu powinien być ten Boys of America. Nie ma. Czyli to może być drugi album ich nawet. Nie pierwszy. Nie wiem, nie sprawdzałem. Chcecie, sprawdźcie. Nie chcecie sprawdzać, chcecie kupić, kupujcie. Słuchajcie, to na tyle. Dziękuję Wam bardzo za poświęcenie swego cennego czasu i zapraszam Was do następnego spotkania z płytą winylową, a tym razem będziemy mieli spotkanie z płytami rockowymi. To na razie. Trzymajcie się. Hej, pa!